czego będzie ciekawa, to o tym się za chwilę przekonamy, bo ja też mam taką pewność. Gwarantem tej ciekawości są też goście. Duże P, raper. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba Kozak, grupa Warszawiaki. Dzień dobry. Grupa nawet, proszę. Grupa Warszawiaki, proszę tak bardzo. Jest. No to teraz zdradźmy, co będzie w centrum naszych zainteresowań. Wiechopomne wydarzenie artystyczne. Jesteśmy tutaj w związku z festiwalem warszawskim Niewinni Czarodzieje, w ramach którego realizujemy przeróżne wydarzenia. Obaj akurat bierzemy udział w wiechopomnym wydarzeniu artystycznym. Zanim o nim, to myślę, że Kuba może wspomnieć też o potańcówce, która już dzisiaj. No tak, dzisiaj jest dancing jeszcze związany z tym festiwalem Niewinni Czarodzieje. Będzie Małgorzata Ostrowska między innymi na tym dancingu śpiewać swoje przeboje, ale na dancing już nie ma wejściówek, więc możemy o nim wspomnieć. A wiechopomne wydarzenie artystyczne jutro. Ale to świadczy o zainteresowaniu. Tak. Tak, jak najbardziej. Festiwal jest w ogóle wspaniały, trwa już od tygodnia i działy się różne rzeczy i teatralne, i o Warszawie po prostu. Generalnie zawsze są jakieś postaci wybierane, które są związane z tym festiwalem i wokół których jest budowany program. Tym razem jest to Bareja, Wiech i Kondratiuk. Także. No i my właśnie w związku z Wiechem 23 listopada roku bieżącego w Praga Centrum będziemy maczać palce w wiechopomnym wydarzeniu artystycznym, czyli koncercie, który narodził się w mojej głowie i który dzięki współpracy z Instytutem Stefana Starzyńskiego mamy szansę zrealizować. W ramach wiechopomnego wydarzenia artystycznego przedstawimy ska jazzowe wersje warszawskich piosenek z przedwczoraj, wczoraj i dziś, pokazując, stop, że... Stop. Musimy rozszyfrować, co oznaczają warszawskie piosenki z przedwczoraj, z wczoraj i dziś. Gadanie wiechem to posługiwanie się szeroko pojętą warszawską gwarą, czyli tak jakby różnymi gwarami wrzuconymi do jednego wora i odświeżonymi, przywróconymi do popkulturowego obiegu gdzieś tam po wojnie. No i przez warszawskie piosenki rozumiem piosenki odwołujące się właśnie do tych poniekąd gwarowych stwierdzeń. Czyli będzie Grzesiuk? Znaczy, wie pan co... Czy to zbyt oczywiste skojarzenie? Znaczy, czy mówimy tak. O wykonawcach, czy o autorach tekstów? Nie, tak. Autorach. No Grzesiuk nie za wielu piosenek był autorem realnie rzecz biorąc. On powtarzał raczej piosenki, które były śpiewane na ulicy. Ja nie wiem, czy on napisał jakąkolwiek piosenkę w życiu, tak naprawdę. Dobrze, to realnie. Potraktujmy Grzesiuka jako tę postać, która się jednak z wieloma warszawskimi właśnie... piosenkami kojarzy i kojarzy się z warszawskim językiem, to ja na pewno. Ja powiem w skrócie. Od Jadziem Panie Zielonka po bikiniarzy zespołu Transmisja, od Ubronki Wstawa... Bardzo bliskie klimaty. Od Ubronki Wstawa po... rapowane z elementami gwary teksty Eldo. Tak, tutaj będzie naprawdę szeroki przekrój, ale dlatego wszystkiego wspólną płaszczyzną, wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego będą ska, jazzowe interpretacje muzycznie. Wiechopomne wydarzenie artystyczne oprawia znakomity zespół ska The Bartenders. Czyli tu powinno być jeszcze jedno krzesełko. To jest 9-osobowy zespół, właśnie, więc jedno no mogłoby nie wystarczyć. Kanapa. Tak. Serdecznie zapraszamy. Praga Centrum, coś, 23 listopada. Będzie coś premierowego? Jeden premierowy tekst specjalnie napisany na tę okazję przeze mnie będzie jak najbardziej premierowo wykonany, ale jako premierowe wszystkie wykonania... numery będą premierowe. Można też, no może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość numerów uznać, gdyż w tych interpretacjach, w tych aranżacjach te kawałki po prostu nigdy wcześniej grane nie były. No, jak to będzie brzmieć, to oczywiście będzie okazja przekonać się już jutro, natomiast jaki język usłyszymy, no to możemy sobie jakoś wyobrazić. Ja się tylko zastanawiam nad jednym. No, na ile mówimy o czymś, co jest wciąż żywe? No wie pan co, język to jest w ogóle żywa materia i on się cały czas zmienia. Tak jak Marcin przed chwilą powiedział, będą piosenki Bikiniarze, to jest piosenka z końcówki lat 90., o ile się nie mylę, i tam też jest język Warszawy, warszawski, ulicy Warszawskiej przedstawiony, który nie jest językiem wiecha, to nie jest ten sam język, to są nowe słowa. Tak piosenka Eldo Ferajny, to ona w ogóle mówi o tym języku i o tym, jak on się zmienia i jak to ferajny uliczne zostały zastąpione przez ziomków i ziomali na osiedlach. Z trzeciej strony moja babcia używała określenia typu mleko od wściekłej krowy, tak? Kiedy była mowa na przykład o jakimś alkoholu czy coś takiego, więc naprawdę nie jesteśmy tak daleko od tych wszystkich stwierdzeń. Jeszcze niedawno
niedawna, jak ktoś by powiedział, że coś jest fajne albo klawe, no to było bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest z Warszawy. W tej chwili to wszystko gdzieś rozeszło się po kraju, tak? Natomiast ta gwara warszawska, powiedzmy, jest wiecznie żywa, chociaż ja zawsze wzbraniam się trochę przed stwierdzeniem gwara warszawska, bo inaczej się mówiło na Pradze, na Mokotowie, na Woli i tak dalej. To co teraz mogliśmy usłyszeć, mam wrażenie, że stoi chyba w sporej sprzeczności z takim powszechnym wyobrażeniem o tym, że no, ten język Wiecha czy język Grzesiuka, no, to jest jednak coś z przeszłości, bo teraz nawet jadąc w okolice Trójkąta Bermudzkiego, czyli te najsłynniejsze praskie ulice, no, my tego języka mimo wszystko w takiej postaci już raczej nie usłyszymy. Aj, ale usłyszymy. Jak się posłucha... Trzeba tam chwilę uważnie, dłużej postać? Chwilę się tam posiedzi, to można usłyszeć ten język. Poza tym znów, no, język Wiecha, czy gadanie Wiechem, tak, było w pewien sposób sprawą wtórną. To było takie przywrócenie do życia czegoś, co naturalnie funkcjonowało gdzieś tam na małych uliczkach, zaułkach, czy w poszczególnych dzielnicach. Później w związku z śmiercią dużej części użytkowników tego języka gdzieś zginęło i zostało przywrócone do życia, tak? Pamiętajmy, że bodajże... Który tekst? Jeden z tekstów jest autorstwa Agnieszki Osieckiej, tak? Tak, to Chłopcy z Mokrej. Chłopcy z Mokrej, to jest Księżyc Frajer, to jest tekst Agnieszki Osieckiej, czyli tak jakby ta inteligencka Warszawa przywracała gdzieś te gwary z powrotem do ulic, bo te piosenki były podchwytywane. Stępowskiego zresztą. Te piosenki były podchwytywane i wracały na podwórka. Ale to być może jest bardzo dobre określenie i pewien klucz do naszej rozmowy. Wy przywracacie ten język, czy pracujecie, i tu wracamy do początku rozmowy, nad czymś, co cały czas żyje, co się zmienia, co być może już nie przypomina właśnie tego, jak mówił Grzesiuk czy Wiech, ale cały czas jest jakimś bytem odrębnym i wyjątkowym. Z każdym kolejnym pokoleniem, tak, ten język traci pewne słowa, zmienia się w pewien sposób, coś zostaje w podstawie i dochodzą jego nowe elementy, tak? Więc przykładowo ten nowy tekst, który napisałem, jest mieszaniną właśnie takiego gadania Wiechem w klasycznym sensie oraz warszawskiej nowomowy. A czy taką mikropróbeczkę tego języka, który będziemy mogli usłyszeć w tym twoim premierowym numerze, mamy szansę teraz usłyszeć? Nie, należy przyjść 23 listopada do Praga, Centrum na Wiechopomne Wydarzenie Artystyczne i wtedy wszystko to będzie... To też powiedzieć, że koncert zaczyna się o 19, bo to jest istotna sprawa, żeby się nie spóźnić. Bo... 60 minut od godziny 19 plus minus, więc serdecznie zapraszamy, a później Silent Disco w ramach After Party. Proszę bardzo, trochę gadania Wiechem, trochę nowomowy, wszystko w jednym. No to jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak brzmią warszawskie nowe, świeże, premierowe numery, no to lepszej okazji nie będzie już jutro. Godzina 19, Praga, Centrum, Szwedzka 2 przez 4. Tak jest.